Historyczny sukces kontra wielki zawód. Lewandowski kontra Messi. Polska kontra Argentyna. Dziś oczy całej Polski będą zwrócone na Katar, gdzie polska reprezentacja ma spore szanse na wywalczenie awansu do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Ja liczę na Polaków jednak, bo ja wam powiem, no oni się rozkręcili i teraz już taktycznie tak samo uważam, no a poza tym Messi będzie chciał pokazać, no bo tu jest właśnie ta konkurencja, prawda, Lewandowski i Messi. No ale liczę, że 2-1 będzie dla naszych. Czyli z grupy wyjdziemy. Tak, oczywiście. No w najgorszym razie remis, to też wychodzimy. Ale ja uważam, że zwyciężymy i trzymamy za zwycięstwo naszych. Polska Rzyna, no musimy wygrać. Myśli pan, że to realny scenariusz? No, myślę, że damy radę Messiemu. Czyli wyjdziemy z grupy. Dokładnie. Damy radę, musimy dać radę, bo inaczej to nie będzie. Tylko będzie 2-0. Dla nas. 2-0. Po raz pierwszy od wielu lat Polska ma szansę na awans jeszcze przed ostatnim meczem grupowym. Mało tego, przy korzystnym wyniku meczu Arabii Saudyjskiej z Meksykiem nawet porażka z Argentyną może dać nam awans. Bo mimo wszystko Polska faworytem meczu z Albicelestes nie jest. Ja nie liczę osobiście w to, że my z Argentyną ugramy punkty. Ja się spodziewam porażki z Argentyną. Argentyna to jest naprawdę bardzo silna reprezentacja, która zaliczyła wpadkę w pierwszym meczu, tak to trzeba określić. Ale takie wpadki zaliczali też Niemcy, a mecz z Hiszpanami zagrali naprawdę bardzo dobry i można tylko patrzeć, jak ta reprezentacja będzie się dalej rozkręcać w czasie turnieju. I liczę, że Argentyna zrobi dokładnie to samo. Nie będziemy w stanie się raczej jej przeciwstawić w taki sposób, żeby wygrać ten mecz. Remis przy bardzo dużym farcie może. Dla tych, którzy nie wiedzą jeszcze, gdzie obejrzeć mecz Polska-Argentyna, podpowiadamy, że można skorzystać na przykład ze strefy kibica na Stadionie Śląskim. Zmieści około 300 osób. Przygotowaliśmy atrakcje dla najmłodszych, oprócz tego każdy tutaj może się posilić, napić, więc przeżywać te emocje tak naprawdę tak jak byłby w domu, tak jak byłby w pubie, tak jak byłby w takim miejscu, gdzie te miejsca są przeznaczone właśnie do emocjonowania się nad piłką nożną. Może to nie jest stadion, ale są takie elementy właśnie podczas strefy kibica, gdzie można się poczuć jak choćby piłkarz, no bo każdy, który odwiedzi naszą strefę, może zwiedzić nasz obiekt. Początek meczu o awans do 1/8 finału o godzinie 20:00.